Cześć, siemanko, z tej strony witam was, Witold Śruta, co ma po kolana. Oczywiście Krzysztof z tej strony, 20 maja roku 2020 pańskiego. A my dzisiaj pryskamy się z Markiem. Marek, pokaż ładnie piąteczkę, jedną rękawicą. Oddaj rękawicę, bo muszę, oddaj rękawiczkę, bo muszę wlać ładnie higienicznie. Tak widzicie, sprzęt inny. Dzisiaj pryskamy się z Markiem dla hecy. Pryskamy tę dwójkę w pszenicy. Zaraz powiem czym, zaraz powiem jak. Ale mamy ciągnik szczelny, nie musimy w kombinezonach jeździć. Ja sobie gdzieś tam wyjdę na boku, żeby wszystko sobie pokazać, jak to wygląda. Marek założy kamerę na głowę, czapkę zdejmie i będzie też wesoło. Będziecie widzieć, jak to wygląda. Zobaczcie, czy pryskamy. 15 metrów szerokości. Opryskiwacz ciągany. Mamy fajny rozwadniacz, żeby trochę... I zobaczcie, czym pryskamy. To was ucieszy. To widzów cieszy. Zetorek. 30, 40. Widzowie lubią starsze sprzęty, także to będziemy tak wyglądało. Słuchajcie, dajemy teraz tak. Te dwa środki tutaj mamy zawarte w jednej paczce. W środku nazywa się to Amistar Propak. Gdzie jest Amistar, dołączony jest środek Pekari. Czyli co Amistar nam słabiej bierze choroby grzybowe, Pekari nam jakby to uzupełnia. Marek już wjechał, zobaczcie, rozkładamy naszego krukowiaka Apollo. Zobaczymy, jak to się dzieje. Słońce nam niestety mamy z przodu, no ale tak wyszło. Marek u siebie ma ścieżki, ja tutaj ścieżek nie mam, więc Marek będzie się musiał dostosować jakoś tutaj. Patrz, idealnie wjechał akurat. Mamy w opryskiwaczu komputer Bravo 180, który reguluje nam dawką. Mamy dawkę 200, słuchajcie, litrów na hektar. Wracając do tej napy, wiadomo, że te opryskiwacze też kosztują kupę pieniędzy. To są opryskiwacze, które właśnie na końcówkach lans mierzą odległość do, słuchajcie, do dołu i same sobie regulują wysokością lancy. Pomyśleliśmy z Markiem, że razem zrobimy sobie, słuchajcie, ten film, żeby było coś innego, coś inaczej, żeby pokazać właśnie inny sprzęt. Dlaczego właśnie Amistar? A to właśnie dlatego, że jest to nowy produkt Syngenty, słuchajcie, a że sami wiecie, że ja lubię sprawdzać cały czas nowości i powinno się zmieniać wszystkie środki ochrony roślin, żeby gdzieś tam uciec od jakiejś odporności. A zawsze pryskałem oczywiście Latusemera. Uważam, że to nie będzie gorsze rozwiązanie, ponieważ Amistar nam zwalcza bardzo dużo chorób, septoriozy, rdzeń, jakieś tam inne, powiedzmy, choroby grzybowe. Będziemy głęboko w to zagłębiać. I drugi środek, o, mamy tablicę, działa to wszystko, słuchajcie, jakby dwustrefowo uzupełnia jakby nam działanie na te choroby, na które, powiedzmy, Amistar działa tylko w stopniu 1 lub 2, a nie 3 czy 4, tak? Oba środki uzupełniają się aby dwuliniowo, dając nam pełną ochronę, powiedzmy, w statusie 4, takim naprawdę fajnym statusie. Jesteśmy pewni, że nasza plantacja zostanie zabezpieczona w należyty sposób już tę dwójeczką, praktycznie bez tej trójki do końca zbioru. Pszenica za chwilę, zobaczcie, pokażę wam, będzie się kłosiła. Ta jedynka w turbopaku sprawdziła nam się naprawdę idealnie. Wiem, że Latus był zawsze przeze mnie środkiem jakby sprawdzonym, ulubionym. Korzystam z nowych technologii, nowy produkt, zobaczymy, jak to się sprawdzi. W przyszłym roku pewnie pójdzie Latus na zmianę, żeby tego jakby, słuchajcie, nie powtarzać. Tak widzicie, pszenica, producent, mamy tutaj, zaraz wbijemy sobie tablicę. Pole po poletkach z kukurydzy, kto był, to pamięta. Jeżeli kogoś by interesowało, wbijemy gdzieś to na brzegu, słuchajcie. Jeżeli to przewróci, to wbijemy jeszcze sobie raz. Ignacy Młotkowski jest. Fajne te dysze dwustrumieniowe, słuchajcie, które naprawdę uważam, że rośliny lekko pochylają. Pierwszy strumień, drugi go gdzieś tam delikatnie z drugiej strony, czyli pokrycie roślin jest fajne. Przypomnij się tekst Kargula Pawlaka, oby po wodzie chodził i pić wołał. Spadnie nam troszkę wody, to ten prąd może nam naprawdę tutaj dać bardzo, bardzo fajny efekt. Godzina późno popołudniowa, tak jak widzicie, słońce zachodzi, wiatru nie ma. Czekałem na ten zabieg, chciałem go zrobić już 2-3 dni temu. Pogoda nam nie pozwalała. Musimy chronić liść flagowy, który nam daje cały jakby nasz plon. Zobaczcie. Po tej jedyneczce liście ładne, zdrowe, bez żadnych objaw jakiejś choroby, jakiejkolwiek. Podflagowy, flagowy, zdrowiutkie. Fakt, że deszczu aż tak dużo nie było, no ale zabieg na pewno nam tutaj pozwolił, że na to, że mamy ten łan bardzo zdrowy. Zofia kłosy rozwija, no nie każda odmiana, że ten rok jest specyficzny, inna. Prawdziwie się 20, Elbisza, ten kłosy za chwilę wyskoczą, odmiana trochę późniejsza. Zobaczcie,
Tak to na ten moment wygląda, taki dziewiczy. Latusa RA zastosowaliśmy w jęczmieniu. W wolnej chwili też zrobię wam ilustrację, jak to wygląda. Jęczmień idzie pięknie, naprawdę pięknie. Więc dzięki wam wszystkim naprawdę za te łapki, bo i dzięki łapkom i na pewno dzięki plonowi. Podejrzewam na ten moment, jak ktoś z was sprawdził. Przepraszam, że zapomniałem, kolego Nick, ile jest łapek. Ale o plon już się nie boję, więc chyba to nie ja dostanę łyżki zimnej wody i serdecznie wam za to dziękuję na ten moment. Jeśli chodzi o Syncanta Challenge, to raczej nie będę ja, to nie ja. O, motkiem się podrapię po lędźwi, gdzieś tam z tyłu. Środek zadziałał kapitalnie, widać w głębi łanu, że jest zielono ładnie, bez żadnych objaw chorób. Teraz zobaczycie, jak wygląda pryskanie tym zatoreczkiem z kabiny, z operatora. Marek założy kamerę. Będziemy musieli pomijać słupy. Pszenica wygląda tak wysoko, widać Marek za kolana ma. Akurat trafimy na słup. Marek ma za kolana, zobaczcie, tak to wygląda. A teraz po same kule. A ty, drogi widzu, zostaw łapkę w górę. Bierzaj po swojemu, ja nie będę przeszkadzał. Siedzę z boku, Marek tutaj komputerem operuje, słuchajcie. Dobra, mamy ustawione. Zapierdzielone. I Amistar propad, jedziemy ciąg dalszy. Będziemy mijali słupa, także zobaczycie sobie. Co Krukowiak wymyślił? Co Krukowiak wymyślił? Jak to się składa? Słupa mamy prawie prosto. Mamy te końcówki tu sobie, typowo nagrzywa stricte. Niebieskie 0,3. Pojeżdżamy. Mamy stop. Składamy sobie do lance. Ćwiartka dokładnie. No, gdyby nam wystarczyło. Ale musimy złożyć drugą. Ale niestety mijamy o całą lancę, więc. W Niemczech, słuchajcie, większość energii idzie w ziemię i nie ma takich problemów jak u nas. Musimy to wszystko mijać i jeszcze to jest w naszych polach i nikt nam za to nie płaci. Także Krzysiu, resztę dopryskasz ręcznym? Tak. Koło tego skupa? Daj spokój. Nikt nie będzie tutaj, rozumiesz, na grzyba się tutaj bawił. Ja akurat swoim mam może inny kąt. Ciutkę niżej trzymam lance. A tutaj się też ładnie kryje. Bo każde końcówki mają, są 110, są 90, zależy to jakie są te końcówki. Ciśnienie zaacza, jak ty ruszysz traktorem, tak? Tak. Wszystko regulowane według prędkości. Tak, na pewno. Z Bravo 400 damy nam do GPS-a. No ale Marek wyśle na zmianę opryskiwacza, więc to może będzie kolejny z GPS-em już jak coś. Jak koronawirus nie wykończy? Tak jest, ale też. Jak ty pryskasz dużo ziemniaków, gdzie możesz sobie policzyć, że będzie nie? Także po co ktoś ma liczyć za mnie? Tak, to po co ma ktoś jeszcze za ciebie i płacić za to jeszcze? Jeszcze pieniądze też umie liczyć, nie? No tak. Bo to jest ciężko, bo jechasz, nie ma tych, wiesz. A po nałazie nie są ślady jakieś? Nie zrobił, tylko tak już sobie celowałem mniej więcej, żeby to się pokryło, nie? Aha. No tak. Widać się dobrze, się pokryło mi, jak pryskałem aboksą, tak widzicie, że na ten moment zero chwastów. No nie, nie ma nic. Ta miapa później może wyskoczyć, ale nic tu nie widzę, jak chodzę, więc... Jak nie wyskoczyła, to nie wyskoczy. Dobrze by się pokryła i tak dalej. Czyli jakby nie było, Krzysztof dobrze kryje. Dobrze kryje. Rasowy gospodarz, tak? Co? Rasowy gospodarz. To ładnie widać, nie? No. Jak słońce świeci, to ładnie widać, że to rozpiera. No też, jak z tą stałą machę jechałeś, to naprawdę było fajnie widać, bo Marek tutaj zarzucał, że jak pryska, a te końcówki są niebieskie, dwustrumieniowe, to jak jest słońce, słabo widzi, jak ta ciężna ci przy dawce 200 litrów wody na hektar, ale to naprawdę i stąd jest widać. Ale ze słońcem widać lepiej właśnie, a pod słońcem... Z zewnątrz zwłaszcza jest widać, nie? Tak, bo na lewej nie widać, a na prawej, no obejrzyj się, zobacz. Na prawej elegancka, zobacz na lewo. A bo gdzie ma słońce i nie widać. No tak, to nie sobie tak leci. Nie patrzymy, tego strumienia nie patrzymy.
Nie posmarujesz, nie pojedziesz. Muszę wam się pochwalić, że ostatnio z Markiem gadałem. Znaczy nie z tobą, tylko z tym Markiem. Uh-huh. Także jeżeli się uda, to będzie niespodzianka. Marek przyjedzie, zrobimy vloga, z Markiem pogadamy. Ale to już może później o tym. Ale będzie a jak. Uh-huh. Marek Zetkie, Marek Krzykacz. Kojarzysz go w cenie? Tak. Złomowisko.pl. Gdzieś tu Marek jest, chyba jest przysłupiec. Pamiętasz? Polaczek. Może być. A teraz prosto będzie. No i wyłączamy. Ile miało być pola? Obrócisz głowę. No, tak 6,80 liczyłem. No to wyszło nam 6,7. Pokaż ładnie kamerą. 6,7,8,2. Wydatek cieczy mamy. A, skasowałem, ale hajtary zostawiłem. Dokładnie. Czyli wyszło nam to, co chcieliśmy, słuchajcie. Brawo, nie oszukuj. Brawo, brawo, nie oszukuj. Brawo dla brawa. Brawo ty. I brawo on. Obróć głowę, pokaż jak składasz. A my powoli będziemy się z wami żegnać. Bez klimy jednak, tylko mam minus, że ta klima nie klimy ma, to dalej spodziewaliśmy się, jak myślę, tutaj ciepło dzisiaj. A żeby hydraulika go przygasza, nie? No, hydraulika, no. Czyli masz inną hydraulikę. Mimo prawie pełnoletności. 18 lat już prawie za to będzie kończył? No nie, 15. Trzeba mu wyprawić imprezę. Na pewno mu się wyprawię, bo on taki, wiesz, jest. I złożyliśmy, także... On ma dożywocie. Tutaj tak. Słuchajcie, będziemy kończyć tego vloga. Zresztą widać. Tak jest. Żegnamy się z wami. Do zobaczenia może kiedyś kolejnym. Trzymajcie się. Hej.